Tydzień temu na kanale Wszystko o USA oglądałem, jak autor na żywo przygotowywał corn dogi. Wtedy doszło do mnie, że będąc w Stanach już ponad 13 miesięcy, nie spróbowałem jeszcze tego przysmaku. Zmierzamy właśnie do Hot Dog on a Stick, która jest pierwszą siecią restauracji, które zaczęły serwować corn dogi w Stanach Zjednoczonych. Było to w 1946 roku i pierwsza powstała na Santa Monica w LA. Ogólnie corn dogi są to parówki w cieście kukurydzianym, bardzo grubym cieście kukurydzianym, które są zanurzone w głębokim, rozgrzanym oleju. Mam nadzieję, że nasze kubki smakowe zaakceptują to i będzie nam smakować. Jesteśmy trochę głodni. Znaleźliśmy hot dog on a stick. Kolejka jest dosyć długa, co może oznaczać, że te corn dogi są całkiem smaczne. To jest nasze menu. Mamy turkey, beef and veggie. Can you get two corn dogs with beef? Właśnie otrzymaliśmy nasze corn dogi. Czas oczekiwania od zamówienia to było około 5 minut. Z tego względu, że oni je przygotowują tutaj przy nas. Dlatego wszystko jest świeże. Ładnie pachnie. Jest całkiem smaczne. Parówka jest dobra. Ciasto jest zdecydowanie słodkie. A, jeszcze tutaj dostaliśmy. Zapomniałem wypakować. Tutaj mamy ketchup, bo ponoć jada się to albo z ketchupem, albo z majonezem. Standardowy Heinz, jak w każdej restauracji w Stanach Zjednoczonych. O. Z ketchupem jest bardzo dobre. Dwa corn dogi kosztowały 5,55 z podatkiem $6. A jak, Ania, tobie smakuje? Dosyć ciekawe połączenie. Corn dogi są całkiem ok, jednak takim jednym to na pewno się nie najemy. Musimy kupić dwa lub trzy. Wracając do domu, postanowiliśmy jeszcze zajechać do kolejnego corn dog fast fooda. Jest to Wiener Schnitzel, czy jakoś tak, czy Wiener Schnitzel. I tutaj ceny już są o wiele niższe, jest to, przynajmniej tutaj na reklamie, jest 5 corn dogów za $5. Tylko ciekawe, czy one będą tak samo duże jak te poprzednie. I tutaj zamówiliśmy 5 corn dogów za $6. Zastanawiam się, czy one będą bardzo małe, czy po prostu tamtej poprzedniej restauracji były bardzo drogie. Dostaliśmy właśnie naszych 5 corn dogów. Są tylko trochę mniejsze, a cena jest drastycznie niższa. Jeden corn dog standardowo to kosztuje dolar chyba 40. I spróbujmy. A jeszcze w tym poprzednim hot dog on a stick te parówki w środku były beef, czyli z wołowiny. Nie wspomniałem o tym, bo tutaj w Stanach parówki tylko są z wołowiny, ciężko dostać inne. I próbujemy te. Poprzednia kiełbaska była o wiele lepsza. Tak, czuć, że te są tańsze. Kiełbaska jest taka jakaś bardzo galaretowana. Ciasto jest chyba cieńsze. Zdecydowanie. W hot dog on sticks są dużo lepsze corn dogi. Ale jeśli ktoś się chce najeść tanio, to zapraszam do Wiener Schnitzel. A jak, Ani, tutaj smakuje? Średnio. Średnio, no właśnie. Średnio, to jest takie do zapchania się. Tak, corn dogi mamy zaliczone, są całkiem spoko. Bardzo dobre są, jak to było, hot dog on stick. W porównaniu tutaj do Wiener Schnitzel. Ale... No, to wszystko zależy, czy chcemy po prostu się najeść, czy spróbować dobrego corn doga. Dobry corn dog, pamiętajcie, hot dog on a stick. I tam bardzo czuć mięso wołowe w parówce. Jest bardzo, bardzo dobre. W porównaniu do tego oczywiście.